Patryk Małecki, oglądamy. Powrót pierwszego Turbo Kozaka. Proszę Państwa, to jest niewiarygodna informacja, ale już 4 lata minęło od pierwszego odcinka Turbo Kozaka, a w tym odcinku był nie kto inny jak Patryk Małecki, pierwszy Turbo Kozak, którego dzisiaj chcemy odświeżyć, bo już wtedy mówiłeś mi, że jak się spotkamy następnym razem, to wynik będzie zdecydowanie lepszy. Gdzie lecisz? Ujo! Ale ma na farcie. Mam nadzieję, że jak następnym razem przyjedziecie, to przy wszystkich dyscyplinach będę strzelał 3 na 3 i zrobię to wszystko, co w mojej mocy. Na początku chciałbym wszystkich pozdrowić. Przede wszystkim żyję, mam się dobrze, także cieszę się bardzo, że mnie odwiedziliście. No i mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajna zabawa i może ten ostatni rezultat poprawię. Lekki stres ma, wiesz? No. To ja ci tak... Bo w meczu nigdy nie mam 1-1. Muszę wybrać. Oj, sorry. Panie Sławku. Kary był? No nie, to ja falowałem. Dobra. A ten trzeba będzie poprawić, ten pierwszy. Ajajaj. Jeszcze za nogę chciał. Nie. Pamiętasz, ile miałeś punktów w pierwszej edycji? Nie. 52. Trzeci od końca. Ale słynno, no, okay. 2 punkty więcej niż Wyseberg Matkowski, ale to zawsze... No okej, będę mi. Chytrze. A, gdzie lecisz? To jest to. Powiem ci, że trzeba mieć stalowe nerwy. Jak niektórzy dają takie ściny w 90 minucie. Szybko. Jesteś? Oczywiście. Wow. To jest ta 90 minuta właśnie. Co i to wtedy? Była wcinka. I to nie była wcinka, nie. Poszło. Absolutna cisza w Szczecinie. Słuchaj. Dobra. Jesteś? Tak, go. Panie Patryku, jaki pan otwór deklaruje? Jak snookerze, możesz zadeklarować 10, 15, 20, prawo, lewo. Nie, no zobaczymy, co się uda. No. Będę starał się 20. Prawo? Prawo, no tak. 10. Tak! Aj! Nie było? A ona ma... Tam są dziury. Okay. I bramka. Jaki wariant taktyczny? Na długi słupek. Tak? Tak jest, oczywiście. Co powiedziałem? Na długi? Jaki wariant? Na długi! No, weź jeszcze raz, zapytaj mnie. No dobrze, no nie ma problemu. Nie wiem, jak mam to zrobić. Panie Patryku, mam pytanie, może pan być zaskoczony nim. Jaki wariant taktyczny? Na długi. Doskonale, to się prowadzi. Za długi. Pamiętam, jak dziś, proszę Państwa, w pierwszym odcinku Patryk Małecki, ja nieraz nie trafił w poprzeczkę, więc dzisiaj gorzej być nie może. Fajnie, że mi przypomniałeś. No. Jest! Mówiłem, że gorzej być nie może. Dzięki. Powtarzam sobie to każdego dnia. Ładne, ładne. O Jezus. A jednak może być, zobacz. Z taką łydką.
się nie może nie udać. Uda, nie? Nie wyszło. Okay. Jest? Nie ma. Dobra, start. Uwaga! Gol! O, z bonusem jest, z bonusem. Trzy, dwa, jeden, poszło. Raz, dwa, trzy. Dwanaście. Trzynaście. 14! I poszedł teraz pazernie! Ale pazernie! Koncentracja! Ale pierwszy raz jeszcze przed strzelaniem go do kibiców ciągnęło. Pierwszy trochę, pierwszy raz. Lepsze niż treningi nerwowe. Lepsze? No. Chyba najtrudniejsza nasza ostatnia konkurencja, którą bardzo ci się spodobała, jak to ją nazwałeś, turbo ślimakiem. O jest, masakra. Mówiłem ci wcześniej, że jak oglądałem w telewizji to dosłownie, to myślałem, że zawodnicy świrują, że na pokaz, ale jak doświadczyłem tego na własnej skórze, no to jest ciężko. A fajnie, że się udało. Jeszcze nie wiem, po 15 punktów. No jest okej. Na pewno lepiej mi poszło niż pierwszym razem. Jak za 4 lata przejedziecie, to gwarantuję, że będzie to lepiej wyglądało. A to już będzie tak zwany turbo-kozak, retro-kozak. Może być retro, nie ma problemu. Przygotuję się najlepiej, jak będę tylko mógł. I zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja turbo-kozaka. Prowadzi Bartosz Kapustka.